To jestem ciekawa, co tam piszą. Jestem zajęty, zobacz. No dobra, ja też jestem zajęta. To czytaj sobie. To... Co ta córka? Zobaczmy, co u tej córki. Co? Co? No to dosyp. Słyszysz? Tak, słyszę. To jestem ciekawa, co tam piszą. Jestem zajęty. Czyli no, on mówi dosyp, a ona mówi, że ej, nie mów tak na live'ie. A później tłumaczenia na Instagramie, to nie było to, co myślicie, dlaczego oskarżacie. Powiem, nie przetłumaczysz, kurwa, jej, ale ten chłopak jest, to nie jest odpowiednie towarzystwo dla niej, nie? To nie jest odpowiednie towarzystwo. On tylko sfarmi odpowiednią ilość followersów. Teraz mu wyjebali, skasowali konto, no to tam znowu będzie się wokół niej obracał przez jakiś czas, żeby odbudować sobie nowe konto, a później nara, a później Queen of the Black będzie nagrywała filmy, że o Boże, wykorzystali mnie, już się nie dam wykorzystać i później się znowu da wykorzystać i później znowu, i później znowu, i później znowu, i znowu, 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 znowu. Nie przetłumaczysz. Nie przetłumaczysz człowiekowi. Ona już tak ma. Powiem wam, co jest najśmieszniejsze, bo tam jest jakaś drama ona, ten chłopak, którego odbiła jakiejś innej dziewczynie i ona się kłóci z tą dziewczyną, nie? Udostępniła jej numer. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ta dziewczyna na początku dramy miała z 5000 na Instagramie, a teraz ma z 55. Więc tak naprawdę, wiecie, co by było śmieszne? Ja wam to rozrysuję, kurwa, moją teorię, nie? Ja wam to rozrysuję. Paint. Czekajcie, odpalam Painta, a jak Sylwek odpala Painta, to wiadomo, że tu już będą ostre analizy szły. Przechwytywanie ekranu jest. Problem jest taki z Queen of the Black. Była sobie jakaś para. Ja to ładnie narysuję. Chłopczyk, gdzie to jest? Nie, dawać mi pędzel. Gdzie jest pędzel? Narzędzia, co to jest? Pędzle. O. Gruby pędzel, rozmiar maksymalny. 5 zł. O, jest sobie chłopczyk. O, jest chłopczyk, nie? I była sobie dziewczynka. I oni byli parą. To jest dziewczynka, nie? I nagle się pojawiła Queen of the Black. O. Która też jest dziewczynką. Ale teraz już ma tatuaż na twarzy, więc damy tutaj tatuaż. O, Queen of... po prostu z Queen of the Black zrobimy, że... O, to jest Queen of the Black. Chociaż nie, ona często ma zmienny humor, to zrobimy taki. To jest Queen of the Black. No i Queen of the Black miała sobie chyba 100 tysięcy followersów, gdy się to wszystko zaczynało. Ta dziewczyna miała, przypuśćmy, nie wiem, z 5 i ten chłopak miał z 5, nie? I Queen of the Black, ojej, jaki wspaniały chłopak, kocham cię. Po 5 dniach, kocham cię, koleżko. I on mówi, tak, tak, ja ciebie też kocham. I przeszedł do Queen of the Black. I nagle miał na Instagramie 50 tych followersów, bo ona go tam wszędzie wrzucała, żeby go promować. No, jej skoczyło do 150. No tak chyba 140 teraz ma. A ta też ma 50, bo jest drama. I teraz tak, ta pokazywała screeny, że on dalej z nią pisze. I na przykład mówił, że to wszystko jest jakimś planem. Były takie screeny, ona pokazywała, ta dziewczyna, nie? I finalnie ja wam powiem, jak to się skończy. Ta nafarmią tą jakoś do poziomu 100 tysięcy. Ta będzie miała ze 100 tysięcy. Ten teraz ma skasowany Instagram za coś, no ale robią mu nowy. Queen of the Black znowu go promuje, więc on będzie miał, nie wiem, 70 tysięcy. Wróci do niej, będą już influencerami, a Queen of the Black znowu gdzieś wrzuci blanta i dostanie delete account i Queen of the Black pojawi się z nowym kontem za jakiś czas i będzie farmiła od zera. Będzie znowu zbierała followersy, ale może już ludzie nie będą chcieli jej, bo już się znudzą tym wszystkim. I tak się, kurwa, skończy ta historia według mnie, nie? Że po prostu wykorzystają ten chłopak. Przy okazji wykorzystają ta dziewczyna. A Queen of the Black będzie Queen of the Black. Taka jest moja teoria. Mam nadzieję, że się nie sprawdzi, ale tak uważam. Hannibal for Life, 5 zł.
Bo mi to się nie podoba, nie? Okej, ona, ja bym sobie chciał, żeby Queen of the Black znalazła chłopaka, który ją tam wyprowadzi. Z tych, wiadomo, Queen of the Black uważa, że to nie są narkotyki, że palenie trawy to nie są narkotyki. No ale ja tam słyszałem, że coś było sypane, tak? Z tego TikToka wynikało. A ona sobie znalazła chłopaka, który tak samo lubi sobie zażyć. Więc to nie jest dla niej dobre środowisko, uważam. Czemu ciebie tak dzisiaj boli noga? Mnie tak samo boli, nie wiem czemu tak jest, ale chyba dzisiaj taki dzień. Kurwa laska, jesteś jakimś... Laska, jesteś jakimś jebanym szlakiem. Zobacz, gdzie jesteś żałosna w tym momencie. Kurwa, co to? Co to? Nagle zmiana kamery, tamta robi jakąś kurwa, chodzi po rękę, opętane, co to jest? Muszę jeszcze raz. Fajna ta Queen of the Black. Kurwa, laska, jesteś jakimś laska, jesteś jakimś jebanym szlakiem. Zobacz, gdzie jesteś żałosna w tym momencie. Dziękuję. Wiesz co, wypierdolisz żałosne idiotka, ja ci kurwa zrobię takie promocje, ci załatwię, żeby ci wywieźli kurwa do lasu, rozebrali kurwa do naga, najebali ci kurwa, żebyś zostawiała naga tylko z biletem na pociąg, a później byś myślała kurwa wracać na przykład, ty nas znalazł. Szmato, więc wypierdalaj. No i takimi ludźmi się otacza Queen of the Black. Ta dziewczyna, ona obraża jakąś widzkę, że ją wywiezie do lasu, nie? To są osoby, które nie panują nad emocjami, nie panują nad własnym życiem, kurwa, nie panują nad niczym w swoim życiu. Dawaj przez świat na fazie. Luz, ziom, to obejrzyj sobie. Smutne to jest, bo Queen of the Black, ona się cieszy, jak z takimi ludźmi się krosuje, ale to nie jest dobre. Jak jesteśmy przy ekipie, przy Warsaw i tak przy tego typu osobach,